wyróżnienie dla ciebie to jest chyba spore. Udasz się do Birmingham, do szkółki Nike'a. Jak przyjąłeś tą wiadomość? To było olbrzymie zaskoczenie. Ja stojąc na zbiórce na dworcu centralnym w Warszawie i widząc przeciwników, to mówię do mamy, że co ja tu w ogóle robię? Przecież to jest w ogóle coś niemożliwego. Przecież ja tutaj nie mam szans. Mówię, że za 2-3 lata może spróbuję, a tutaj... No jednak wielkie zaskoczenie, że udało mi się wygrać. Udało się, ale ciężką pracą na to zasłużyłeś, trzeba przyznać. Powiedz, dla takiego młodego piłkarza, jak ty, co trzeba robić, powiedz, podpowiedz tym chłopakom, którzy również chcą swoje marzenia spełniać. Na pewno być konsekwentnym, nie można się poddawać. Ja w życiu miałem ciężkie chwile, różne choroby. Były takie momenty, że nie łapałem się na 18 tu na meczu i po prostu trzeba konsekwentnie dążyć swojego celu. Poświęcać każdą wolną chwilę na treningi, czy tak jak tutaj. Nie przed komputerem, tylko na boisku. Udasz się do Birmingham, tu już bardzo blisko osiągnięcia tego celu, którym jest podpisanie tego kontraktu, o który tam każdy będzie walczył. Czy stawiasz przed sobą jakieś cele, czy już dla ciebie sam wyjazd tam jest bardzo ważny? Celów sobie żadnych nie stawiałem. Tak jak w Warszawie, tak jak w Birmingham, nie będę sobie stawiał celów. Po prostu będę starał się pokazać jak najlepszej strony. No i myślę, że jakoś mi się może udać. Jesteś już bardzo blisko Akademia Nike'a. Powiedz, jaki jest wymarzony twój klub, w którym kiedyś, mamy nadzieję, że jak najszybciej, ale którego koszulkę przyjdziesz? O angielski chodzi? Tak, bo to chyba w Anglii. No, no to Manchester United. Chociaż teraz nie idzie, to Manchester United i może małe zaskoczenie, ale to jest Leicester City, któremu dopinguje od wielu lat. Teraz właśnie awansowali do Premier League. No jakoś w sercu mam ten klub.